Dzień dobry, z tej strony Pixel, to jest Let's Play Sonic Adventure 2 Battle. I będziemy robić oczywiście historię Dark, a więc dół, góra, dół, góra, dół, góra. Story, stage select, color race. I oczywiście Dark. Dr. Eggman. Cosmic Wall. No i będziemy przechodzić ten poziom. Gdzie jest zmieniona grawitacja? Tak, w tym poziomie jest zmieniona grawitacja. Więc poprzez właśnie takie latanie możemy sobie... Możemy na większe dystanse latać. Co jest użyteczne do speedrunów, uwierzcie mi, ten poziom jest tak przez to zgliczowany w niektórych miejscach. To się po prostu... nie wiem, w worku nie mieści. Trusting. Może ten po prostu poziom glitchować na wiele sposobów, ale przez jego własny feature to jest jeszcze śmieszniejsze. Tylko trzeba to... O. Ta z nieba jak filma. Ja już nie wspomnę o tym, że mechy są strasznie OP. I mogą sobie tak zwyczajnie przechodzić. Pyk. Ale trzeba też zrozumieć mechanikę gry, bo to się nie da tak po prostu, że ohoho, zrobię sobie coś i jest fajnie. No to niestety tak się nie da. Sonic Adventure 2 to jest bądź co bądź już gra bardziej dla graczy doświadczonych. Tak to mogę nazwać chyba? Nie chcę nic więcej powiedzieć niż tylko, że gracze doświadczeni. Bo gdybym coś innego powiedział, to byłaby kłamstwo, bo na serio, to już trzeba wiedzieć co i jak. Dobra, pyk. I tu jest power-up, z tego co pamiętam, jakiś. Nie, to nie tutaj. W każdym razie gdzieś był. A tutaj. To jest Protection Armor. Dobra. Czy innymi słowy mamy więcej zdrowia. Świetnie. Kurde, już się przyzwyczaiłem do raczej tak radiatora, bo przed chwilą co nagrywałem. Bzium. No i jadymy, no i wszystkich rozwalamy przy okazji. Tu chyba nasze zdrowie jest zablokowane, dlatego jest niebieski pasek. To mi się wydaje, że... Wszystko rozwalamy na swojej drodze, kurde. Doktor... Gerald Robotnik chyba niezbyt był... byłby zadowolony. Nawet nie słychać muzyki, bo tak głośno nawalam. Nie, to jest świetne po prostu. W ogóle jest jakiś sposób, abym podgłośnił tą muzykę? Ten Salomono, kurde. No to właśnie jest problem, że tutaj muzyka jest czasami za cicho w grze, a za głośna jest w cutscenkach. To jest problem z tą grą. Niektórym moderom udało się... Hakerom. Udało się stworzyć kody na wersję PC, to w sumie też chyba na GameCube i Dreamcastą też powstały, które usuwają kompletnie albo głosy, albo jedno z dwóch, albo głosy, albo muzykę. Co szkoda, że nie można tego w żaden sposób wyedytować, żeby po prostu można przyciszyć na przykład muzykę, albo podgłośnić ją, albo podgłośnić głosy na przykład. To też by było fajne. Nie mógł się tam dostać. No, wreszcie. Okej, czyli tu. Goddammit. No i spadamy. Kurde. To jest takie zabawne czasami. Nie ma to jak sobie spaść od czasu do czasu. Ojej. You will pay for this. No dobra, czyżmy się
jest fajnie, w ogóle. Trzeba już uważać, bo to już byśmy prawdopodobnie zginęli, jakbyśmy oberwali. Hehe. A no sobie można praktycznie połowę tego poziomu pominąć, z tego co widziałem na niektórych speedrunach. Po prostu szacun dla ludzi, którzy coś takiego umieją. Którzy aż tak dobrze pamiętają poziomy. A ja pamiętam tylko i wyłącznie dlatego, że raz grałem w ten poziom i go zapamiętałem mniej więcej, jak tu przechodzić. No i w sumie oglądałem speedruny, więc to też troszeczkę tak na moją pamięć wpłynęło. Że po prostu sobie ten poziom przypomniałem, mniej lub bardziej. Ale no chyba jakoś dobrze mi idzie, jak na razie. Póki co to chyba bym powiedział, że tak 2 na 10 bym dał. Ale nie takie zwykłe 2 na 10, takie, jakby to powiedzieć, no, solidne 2 na 10, o. No niektóre z tych trójkącików, hehe, Illuminati Confirmed, można włazić, ale nie jestem pewien, czy jest jakaś zależność, to czy po prostu niektóre mają jakąś taką kolizję, że można po nich łazić, czy nie. Nie wiem, nie orientuję się w tym zbytnio. Hehe. To jest na serio easy ten poziom. Chyba w Hero jest właśnie taki podobny poziom, ale głowy nie dam. Dobra. Jedny za... Czasami to wysokie skakanie denerwuje, ale nie zawsze, przyznam, nie zawsze. Czasami się o nim zapomina, o! Czasami się o nim zapomina i to jest właśnie niefajne. Że można o czymś takim oczywistym zapomnieć. No ale dobra. Tutaj pyk. Już wszystko okej. Jakieś działka tutaj w ogóle. Jestem ciekaw, czy te działka, te takie żółte mogą mnie trafić. Bo jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło, przyznam. Zostaw mnie. To jest jakiś boss, chyba tak. Taki mini boss bym powiedział. Nie, on mnie dopadnie zaraz. Chyba nie możemy stąd wyjść, dopóki go nie pokonamy, to mi się wydaje. A nie, okej. Czyżby prosto na Goering? Tak! Już. Dokładnie, już. Już to przeszliśmy. Hehe. Ale suchar, o Boże. Ranga A, kurde. Po raz pierwszy mi się na tym poziomie zdarzyło. No sobie tutaj koksiłem tym razem. Niech! Skromnie powiedziawszy. Darn, why do they always leave a sweet little innocent girl like me alone? Well, well, young lady. Is there something I can help you with? Mr. Eggman! If you value your life, you will tell me where Sonic and Tails are. Ride.
Aha. No, Sonic, no, no niestety, no umarło mu się. A może i nie. Ale tak, no, znowu walczymy z Tailsem. Tym razem jest to bardziej OP. Uj, uwierzcie mnie, ta walka sprawiła wielu ludziom wiele problemów. Oj. Jest to bądź co bądź jedna z takich, o, mniej więcej przez to, że no ma taki no super laser, a my nie mamy. Z jakiegoś powodu nie możemy go użyć. Tak wam powiem, że no to było, that was easy. Ale no, że to jest taki power up na multiplayer. W sensie laser. I guess he was just a regular hedgehog after all. Legend has it when all seven chaos emeralds are collected, the power creates a miracle. I have six of them. They're mine. All mine. I don't think Shadow. So that was your plan. Was it a direct order from the president? Now I know who you are. You're that government spy, Rouge the Bat, aren't you? So you did your homework, is that it? I would say that's an invasion of privacy. I can say the same thing about you. Looks like things aren't quite going your way. But since my job is done, I thought it was time to take what's mine and get out of this place. You are one pathetic creature. Look who's talking. What about you? Here are the results of the research project called the Ultimate Life Form. But if this picture is of the real Ultimate Life Form named Shadow, then exactly who or what is standing in front of me? Skoro Shadow nie mógł odpowiedzieć tobie, Róż, co przed tobą stoi, to ja odpowiem. Stoi przed tobą ostateczna forma życia, prawdziwy Shadow the Hedgehog, nie żaden prototyp. Stoi przed tobą finalny produkt. Bo to właśnie kim jest Shadow. To, co miała Róż przed sobą, to był tylko prototyp. Ale o tym, że tak powiem, dowiecie się później. Znacznie później. Raczej może jednak skąd to wiem, że to jest prototyp. Diabre. Bez tokich mi tutaj. Więc jest tu kolejna zabawa z grawitacją, tylko tym razem już ta grawitacja się odwraca w zależności od tych zielonych tegesów. Serio, ludzie, nie wiem jak to inaczej nazwać jak zielone tegesy. Ej, zbieraj te czerwone tegesy, co? Ale uwierzcie mi, w tym poziomie też są wielkie skipy, których ja po prostu najzwyczajniej w świecie nie znam. Ale... Say what? Mogło babi... Co? Restart. Nie. Ta zniewaga krwi wymaga. No, co mnie wywaliło? Hello? Kurde. Chciałem troszeczkę tak zaszpanować, no nie pykło.
wiecie co, może przestaniesz panować, bo zabawa tutaj z grawitacją nie jest dosyć, jakby to powiedzieć, żeby to wszystko miało sens, bezpieczna. Więc dzieci, jeżeli kiedykolwiek wpadniecie na durny pomysł zbawienia się grawitacją, nie róbcie tego. Już widzicie, jak to się kończy. Że spadacie w przepaść, spalacie się. No i nie jest to fajne ogólnie. Serio! God damn. Za pierwszym razem tak dobrze to poszło. Za pierwszym razem. Ale to już nie jest pierwszy raz. No cóż, widocznie lamienie w Soniku to już będzie moje przekleństwo na całe te cholerne let's play. Najwidoczniej. Albo po prostu przestaniesz panować, albo... You can do this to... Może nie będę się po prostu wypowiadał na ten temat, to będzie najlepsze, co mogę zrobić. Chyba Michał miał rację z tą całą klątwą let's play. Na początku nie chciałem mi się w to uwierzyć, patrz Sonic Adventure DX, jak dobrze mi poszedł. Ale no po prostu chyba jednak mu uwierzę. Co do tego. Michał mówił prawdę, Michał mówi prawdę, uwierzcie mu. Chyba, że zaczyna mówić, że... nie wiem, że Sally i Sonic się pobrali, czy coś. Bo pobrali się tylko w komiksach. No, no tylko wtedy mu nie wierzcie. No. Ogólnie taka mała ciekawostka. Nie wiem, czy już mówiłem, ale... W pewnych plikach znaleziono usunięte dźwięki, usunięte voice line'y, czyli linie tekstu. Znaczy nie tylko linie tekstu, ale sam też głos. Jak Shadow klnie, bo tak, w pewnej prawdopodobnie nie wiem, scenariuszu gry czy coś, bo miało ich być bardzo wiele, po prostu Shadow miał klnąć. I oczywiście tym słowem było fuck. Jeżeli nie zrozumieliście, to dobrze. Bo wielu ludzi myślało, że on po prostu mówi fog, czyli jakby to wam powiedzieć, mgła. Ale zostało to chyba potwierdzone przez oryginalnych pisarzy, że umiał powiedzieć fuck po prostu. God damn it. Dobra. Pewnie się zastanawiacie, jeżeli ktoś was nie grał w tą grę, dlaczego nie biorę tam tych wejść żółtych i chyba czerwonych. Otóż one sprowadzą chyba jedno z nich do jakiegoś power-upa. Znaczy nie takiego power-upa z tego. Tylko po prostu nie wiem, chyba do speedshootsów bodajże, a drugi do po prostu kilku pierścionków i tyle. Dlatego nie biorę tych, no nie! Tych dróg, ponieważ tam nic po prostu dla mnie ciekawego nie ma. Serio? Czyli klątwa na Eggmana jakkolwiek przyszła, ale klątwa na Shadowa tylko się nasiliła. Serio? How pathetic. Nope. No i Mystic Melody, czyli power-up, który możemy zebrać wszystkimi, umożliwiający nam do niektórych misji przejście ich. No i po prostu to jest power-up, który zbieramy wszystkimi. To jest chyba jedyna ciekawostka. I dodatkowo jest to jedyny power-up. Chyba tak? Bo Lightspeed Dash chyba się nie liczy, bo dostajemy praktycznie nowe buty.
Ale to jest jedyny power-up, który przetrwał z SA1, bo Mystic Melody oficjalnie pojawiło się w SADX, czyli grę temu, że tak to powiem. Okej. Okej, easy. Lepiej tego nie mówię. Bo zaraz się okaże, że nie takie easy. Albo że zla mnie tak kompletnie. Dobra. To się udało. Czasami, jeżeli chcecie speedrunować tą grę, to musicie... A! Po pierwsze mieć dobrą pamięć. Po drugie, musicie mieć... Wiesz co, pójdę za to. Musicie mieć dobrą koordynację ręka-oko. I po trzecie musicie mieć dobry refleks. Bo na serio, jak widziałem speedruny, co tam ludzie wyczyniają w tej grze. Bo już w innych Sonicach to już kij z tym, ale po prostu w tej grze, co oni wyprawiają, to ja pierdzielę. To są po prostu hardcore. Oni tak sobie... Tak szczerze, to oni sobie mogą mówić, jestem hardcorem tak codziennie. Jak mają speedrunować tą grę. Wow. Okej, udało się. Pyk. No i we just have to do it. Albo end this. Jest teraz bardzo podobająca mi się część gry. Tylko no niestety... Nie wiem, czy to jest wina tego, że gram w port HD, czy nie, ale po prostu na tym czymś nie mogę spindaszować. For... reasons. Okej. Okay. Okej. Okay. No i goaling. Goddammit, znowu nie wypadły. W ogóle to dzisiaj kończymy historię Dark. Taki malutki spoilerek. Spoilerek, o Boże. Zaczynam mówić z drobnieniami, to jest złe. Też się zgadza, tylko że do mnie. Bym to powiedział. No cóż, dla mnie. A ostatnim bossem finałowym historii Dark jest... Najlepsza scena w grze. You never cease to surprise me, Blue Hedgehog. I thought that capsule you were in exploded in space. You know what can I say? I die hard. Plot twist. So, there's more to you than just looking like me. What are you anyway? Sonic żyje i... To on jest finałowym bossem tej gry. Oczywiście historia Dark. Taka mała... Mały poradnik dla początkujących speedrunnerów. Otóż... Jeżeli chcecie speedrunować tego bossa, to wystarczy, że naparzacie tak. Jakoś się to może udać. I uważajcie na te spadające platformy, to nie jest fajne. No i Sonic może używać też kontroli chaosu. Nauczył się chłopak. A my oczywiście nie możemy. Dobra. No i ogólnie ten poziom jest nieskończony, możemy sobie tak wiele, miliony żyć po prostu. Chyba, że zamieć, to już nie. No on sobie ucieka. Oczywiście, gdy... God damn it, serio? My nie możemy użyć kontroli chaosu.
Podczas gdy walczymy z Shadowem, to może użyć. Dobra, on mi dał obrażenia, ale to spokojnie. Przestań, pochodzę. Ujeno, ale się... Nie w tą stronę, Shadow. Nie wiem, czasami ta gra jest taka niesprawiedliwa, że na przykład no... Choćby tutaj, walczymy z Sonikiem, on może użyć kontroli chaosu. Jesteśmy Sonikiem, nie możemy użyć kontroli chaosu. Dobra. Tak, ogólnie też najlepszą strategią jest po prostu, jeżeli nie umiecie tak robić, żeby po prostu cały czas skakać i używać light... Nie light dash. Nie. Homing ataku, o! To polecam bardziej sposób... sposób taki, że po prostu spindaszujecie Sonika i on obrywa. Kurde. Chaos Control. Point to also do Chaos Control. No god damn it. A i rozumiem, że tak będziemy się wymijać cały czas, bo ja będę ginął. Dobra, wreszcie. Take this. Ej, to jest mój tyrex. Ja nie mogę. Razer, ta walka może się ciągnąć w nieskończoność, wierzcie mi. Wiesz co, ja tak będę skakał razem z Sonikiem. Ciekawe, aż on po prostu będzie tak biegł, że mnie mógł po prostu przywalić. Serio. No nie! Raz, przyznam wam się, że udało mi się zablokować Shadowa, że on cały, przez cały czas, przez tą walkę leciał, chyba nazbierałem sobie 99 żyć. No i dobra. No i dobra, ludzie, skończyliśmy historię Dark. Tak szybko poszło. Eggmanowi się udało wreszcie. No i oczywiście temat Shadowa, czyli Throw It All Away, stworzonego przez Everett Bradley'a. A więc tak, ludzie, oczywiście gra mi się podobała. W następnym odcinku już będziemy robić historię Hero. No i co? Oczywiście będziecie mieli tłumaczenie tego odcinka. Hehe. No i... Tak, no i jeszcze wam powiem, że chociaż historia Dark dzieje się wcześniej, tak historia Hero dzieje się, kończy się później. A więc pozostawiam was z napisami końcowymi tą epicką piosenką. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Na razie i cześć, pa pa! Throw it all away. You see
Military's top-secret weapon, Project Shadow, was stolen from the military base located on the deserted island in the southern seas. This incident increased worldwide terrorist activities. Sonic the Hedgehog was arrested. The adventure for truth leads to the incidents that shocked the entire world. The story takes our hero Sonic from the Earth and into outer space. Sonic Adventure 2, Hero Side Story. Farewell, Sonic. Forever.